Postacie zakażenia tym wirusem są różne. Od form takich bezobjawowych do bardzo ciężkich niewydolności oddechowych w wyniku takiego ciężkiego śródmiąższowego zapalenia płuc i różne są powikłania również dotyczące innych układów, jak na przykład układu nerwowego, może też doprowadzić do sepsy. W związku z tym ten ciężki przebieg uwarunkowany jest genetycznie i nigdy nie wiemy, kogo, jakiego pacjenta to dotyczy. No, z tych wielomiesięcznych obserwacji na całym świecie wiadomo, że są osoby predysponowane, które niezależnie od tego, że nie mają jakichś obciążeń chorobowych, nie mają chorób przewlekłych, rozwijają bardzo ciężkie śródmiąższowe zapalenie płuc, które powoduje powstanie niewydolności oddechowej wymagającej leczenia na oddziale intensywnej opieki, stosowania respiratoterapii. Także każdy musi mieć w świadomości, że każdego z nas może dotknąć właśnie taka postać tego zakażenia. Poza tym jest inny problem. Wiemy, że osoby, które mają zakażenie koronawirusem, wszystkie zabiegi operacyjne przechodzą z powikłaniami. To powoduje zakażenie, rozwijanie różnych procesów, gdzie pojawiają się powikłania, których normalnie u ludzi nie obserwujemy. Stąd są sytuacje, kiedy człowiek zupełnie zdrowy z taką infekcją wymaga jakiejś ostrej operacji i to powoduje, że ten przebieg jest cięższy i może dojść właśnie do rozwinięcia ostrej niewydolności oddechowej. Także być może u takiej osoby, która nie wymagałaby interwencji chirurgicznej, ten przebieg zakażenia byłby niezauważalny.